pierwsze chcemy, żeby zakrzówek został w generalnej swojej części, w 95% taki, jaki jest, a żeby wszyscy jego użytkownicy, którzy do tej pory w określony z niego sposób korzystali, mogli to robić dalej, tylko że o wiele bezpieczniej i żeby to było podbudowane jeszcze pewnym dodatkowym programem. Założyliśmy taką narrację, że park na Zakrzówku jest swego rodzaju ekologicznym laboratorium. De facto to jest teren poprzemysłowy, który przez sukcesję naturalną zyskał status takiego pięknego miejsca perły przyrodniczej. Chcemy, żeby to, co użytkownicy widzą, stało się jak gdyby przyczynkiem do nauczenia się pewnych procesów, które w przyrodzie zachodzą, aby w tym żywym laboratorium mogli nie tylko doświadczać faktycznie kontaktu z przyrodą i z pięknymi krajobrazami, ale również mogli przez doświadczenie, poprzez zabawę nauczyć się czegoś więcej właśnie o samej ekologii i różnych procesach przyrodniczych, które w środowisku zachodzą. Myślę, że to jest największy walor pracy. Nasza aranżacja, zarówno jak i obiekty, właściwie jeden obiekt kubaturowy, który jest sercem tej całej idei ekolaboratorium, jest takim komplementarnym pomysłem na społeczną ochronę tego miejsca, ponieważ jeżeli ludzie będą sami za pomocą specjalnych urządzeń mogli skontrolować stan środowiska na Zakrzówku, będą mogli też wcześniej zaalarmować odpowiednie służby, że coś może dzieje się nieodpowiedniego. Także chcieliśmy, aby ta praca to nie była tylko i wyłącznie praca skupiająca się na kwestiach sportu, rekreacji, chociaż oczywiście, jeżeli ktoś wykorzystywał Zakrzówek do tej pory w taki sposób, będzie to mógł robić w sposób, tak jak powiedziałem, bardziej bezpieczny i jeszcze wygodniejszy. Natomiast jest to pogłębione tą wynikliwą analizą, której efekty prezentujemy w postaci właśnie tego mini ekolaboratorium na wolnym powietrzu. Z bardzo dużą dozą, powiedziałbym, takich spraw edukacji ekologicznej, czy też może szerzej krajobrazowej i kulturowej.